Jesteśmy przed willą w Kurowie. W tym Kurowie, w którym urodził się, żył za młodych lat przed wojną niejaki Wojtek Jaruzelski. On taki Wojtek jak ja Jaruzelski, ale nieważne. Ta willa jest willą przedwojennego lekarza, wybudowana w okresie lat końca XX wieku lub początku 30. lat XX wieku. Dlaczego do tej willi nawiązuję? Jest to budynek zabytkowy, nietypowy jak na tamte czasy. Na pewno nikt takich domów nie budował w tamtym okresie, chociaż może z wyglądu nie jest okazała, ale ma swoją historię dwuznaczną. Nie tyle jako architekturę, nietypową na taką małą miejscowość, gdzie przed wojną zamieszkiwało bardzo dużo i duże ilości Żydów do tej pory. Bo przed chwilą miałem spotkanie z pewną panią tu mieszkającą, która mnie poinformowała, że do tej pory są i pracują tutaj w administracji gminy. W tym domu mieszkał lekarz. I co jest istotnego, chcąc wiedzieć o tej historii? Mówią nam, wmawiają cały czas, wręcz brutalnie, jakby ktoś zaprzeczył, to są w stanie nawet zrobić proces, wsadzić do więzienia i wszystkie inne rzeczy dla komuś, kto zaprzecza tej sytuacji. Tu mieszkał lekarz, który w okresie wojny przyjmował ludzi, leczył Polaków, leczył Niemców. Były okresy takie, kiedy aktywność partyzantów była bardzo duża, więc on jednego dnia przyjmował rannych, postrzelanych Polaków, partyzantów, pił z nimi wódkę. Drugiego dnia przyjmował niemieckich żołnierzy, oficerów tutejszego posterunku, który mieścił się około 100-150 metrów od tej willi. Czyli nie wchodzili sobie w paradę niemieccy żołnierze z partyzantami, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Jest teren zamknięty, nie można wejść, aczkolwiek jest właściciel w tej chwili chory, bo dowiedziałem się, że właściciel tego domu jest chory. Widać, że trawa jest koszona, czyli ktoś może z rodziny jest tutaj, odwiedza to i pilnuje. Jaki stan techniczny budynku? No nie wiadomo, no, ale wiadomo zawsze, że to jest jakaś wartość i historyczna, i majątkowa, bo Kurów jest dość duża miejscowość, niedaleko są Puławy. Także tu musimy, pokazuję to po to, że w dużym stopniu odkłamujemy historię. Odkłamujemy historię. Tak, były getta, wysyłano ludzi do getta, ale widocznie według jakiegoś określonego scenariusza i określonego klucza to robiono. Może ci, którzy byli biedni, może ci, którzy byli niewykształceni, ale ludzi wykształconych, ludzi, którzy coś potrafili, mogli zrobić, czyli tak jak lekarz, był bardzo potrzebny, nie represjonowano go. Po przeciwnej stronie, powiem szczerze, że nie sprawdziłem, ale po bramie wjazdowej z betonowej to świadczy, że coś tam jest, może coś jakieś parafialne. Nie widzę stąd, czy to kościół. To pewnie przed wojną było. Ten budynek mógł być. Następnie widać współczesna już apteka. Współczesny, kwadratowy budynek, którego tu na pewno nie było, chociażby z tego względu, że takie wyokrąglenie budynku spotykane w, no raczej, jak to mówią niektórzy, no fanaberii, jak ktoś ma, to takie coś robi, tam pewnie jakiś salon większy był, to na pewno było wejście, zejście do ogrodu albo na jakieś takie miejsce, gdzie na pewno był większy widok, czyli tego domu tutaj wcześniej nie było, może działka została podzielona, sprzedana. W tamtą stronę też są kwadratowe budynki a la lata 70.
zapytamy się następnej kobiety, czy co zna historię. Przepraszam, czy zna pani historię tego budynku? Tyle o ile. A co pani może? Nie filmuję panią, ale jak pani powiedziałaby coś, bo ja dla telewizji narodowej... Nie, to tak, żeby coś konkretnego nie było. Ja nie jestem, skoro wiemy, że tylko to... No, a co pani wie? Pani powie, co pani wie? Poczekaj chwilę. Zapomniałam nazwisko. Ale to nawet bez nazwy. Kto tu mógł mieszkać? Bardzo charakterystyczna to jest rzecz i warto wiedzieć. Mieszkał tu lekarz. Sprzed wojny, wojnę i po wojnie. To musiałabym z dziadkiem pogadać. No. Ja dlatego to filmuję, dlatego żeby upamiętnić ludziom, pokazać widzom, że nie jest prawdą do końca, że Żydów gnano do getta. Bo pan doktor przeżył wojnę, popijał wódkę z Niemcami, popijał wódkę z partyzantami, jak trzeba leczył jednych i drugich. Nie był w ogóle represjonowany. Wielu tego typu pochodzenia ludzi z różnych zawodów, majątków nie byli represjonowani. Właśnie to jest historia tego. Ja to sfilmowałem. Między innymi... A to nie, to w międzyczasie się zmieniło, bo tamten lekarz już by dawno nie żył, bo jak to się mówi, miał 100 ileś lat, prawda, czy coś. Ja znam nazwisko tego ostatniego pana, bo to mi jedna pani powiedziała nazwisko, ale nie będę mówił, bo to może jest od przypadek, może nie jest w ogóle z rodziny. Może nie jak czasie. Pójdę do domu, to mój to pani się zapyta się też. No to on to będzie wiedział, bo już no. No. To pani zapyta. I zobaczymy, ale akurat... A w przeciwieństwie, co to jest tutaj? Bo ładny wjazd jest. No właśnie, bo tak nie widać ze drzew. Kościół, ta, kościół. Wejście jest to tak, aha, jak ten ciągnik wyjeżdża. A, tam, no tam. Pani, dlatego ja, widocznie przed wojną on już stał, ten kościół. Bo, to jest no, bardzo tak. Tak. To jest z czasów, kiedy jest A, dziękuję, miłego dnia, no nawzajem. Także jeszcze raz skierujemy się na bramę. Tam jest kościół. Dobrze wiedziałem, że to będzie kościół. Chociaż go nie widać, bo zasłaniają drzewa. Na tym kończymy relację z Kurowa. Pozdrawiam wszystkich. I proszę o subskrypcję. Dziękuję.